Sobotnie starcie na Basketu Poznań z rezerwami Asseco Arki Gdynia miało jednego faworyta. Co prawda jesienią poznaniacy do końca męczyli się z zespołem z Pomorza i wygrali tylko 2 punktami, ale od tego czasu w młodej drużynie Asseco Arki zaszło wiele zmian. Rozgrywki zaczynaliśmy też z zawodnikami, którzy trenują na co dzień z Ekstraklasą. Olaf Perzenocki, który niestety doznał bardzo wielki uraz podczas meczu ze Śląskiem Wrocław. Mieliśmy Piotra Lisa, który też jest na wypożyczeniu do AGH Kraków. Maksymilian Formela, który poszedł teraz do Sokoła Łańcuch, którzy tam grają w pierwszej lidze. Cieszymy się bardzo z tego, bo o to głównie chodzi, żeby od nas zawodnicy szli w górę. Świadomi ubytków w kadrze rywala byli też koszykarze Enea Basketu, którzy przed meczem zapowiadali walkę. Przyjechali młodszą ekipą. Na pewno musimy zachować koncentrację podczas tego meczu, aby sobie nie odpuścić na chwilę luzu, dać siebie wszystko i wygrać kolejny mecz. I tak też było. Od pierwszego do ostatniego gwizdka spotkanie toczyło się pod pełną kontrolą podopiecznych Przemysława Szurka. W pewnym momencie Enea Basket prowadził nawet różnicą 56 punktów. Ostatecznie poznaniacy triumfowali 128 do 74. Najwięcej punktów w drużynie ze stolicy Wielkopolski, 18, zdobył Jakub Andrzejewski. Sporo krwi napsuli rywalom przede wszystkim środkowi: Jakub Simon, Oliwier Szczepański i Oliwier Bednarek. Łącznie zgromadzili oni na swoim koncie 44 punkty. Dla pokonanych punktowali Adrian Pajkert i Szymon Kiejzik. Pierwszy zapisał na swoim koncie 20 oczek, drugi 17. W środę oba zespoły czekają mecze derbowe. Enea Basket zagra z TSM Basket Poznań, a rezerwy Asseco Arki z AZS-em Politechniką Gdańską.